obiecałem właścicielowi, że będzie pan lepiej nie miał i żeby zostawić na przyszły sezon, to późno urodzona klacz wolna. Ma to wpisane 23 maja, ale prawdopodobnie była jeszcze później urodzona, była malutka, dwulatka, widziała tylko dwa razy. W zeszłym roku się rozkręciła. Aśka wygrała na niej 3 wyścigi, później dobrze wygrała w takich wyścigach wyższej kategorii. No, klacz kapitalnie przezimowała, rozgrzała się trochę. Super się czuję. No i to jest córka nieodżałowanego High Chaparra. No to koń, który naprawdę miał masę czempionów, wyścigów. Myślę, że klacz robi super wrażenie. Żeńska. Na początku sezonu